Wojtek, kiedy tylko przeczytałam wyrwę, napisałam do ciebie, że gdybym była producentem, to już będę ciebie dzwoniła. Odpisałaś mi wtedy, już dzwonią. No i sprawy potoczyły się bardzo szybko. Jak szybko? Nie no, z tego co pamiętam się nawet troszeczkę to przed premierą książki wydarzyło, tak? Bo producenci nawet do mnie dzwonią, jak nic nie wydają, ja nic nie wydaję. Pytają, czy mam coś nowego, czy coś szykuję. W porozumieniu z wydawnictwem się podzieliliśmy wyrwą wcześniej z jednym producentem. Okazało się, że jest bardzo zainteresowany. No i faktycznie, prawa są sprzedane. Projekt ma dotację PISF na development tak zwany. Czyli jeszcze nie nakręcenie filmu, nie na produkcję, natomiast na przygotowanie tej produkcji. No i jak już wiemy, reżyserem ma być Bartosz Konopka. Firma produkcyjna Wiernik Pro, ale zastanawiam się, jak będzie ze scenariuszem. Piotr Szymanek, czyli współtwórca sukcesu Watahy, odpowiada za scenariusz, ale będziesz z nim współpracował, tak jak z Daną Łukasińską przy okazji Żmijowiska, czy już na razie nie ma takich rozmów. Na razie, znaczy zależy, co współpracował. Nikt nie ma planów, żebym pisał scenariusz. Natomiast z Piotrem odbyliśmy już jedną rozmowę, gdzie ja opowiadałem o tym, jak pisałem wyrwę, jak ją sobie wyobrażałem, skąd ona się w ogóle wzięła. Piotr zadawał mi różne pytania, opowiadał też, jak on to widzi. Więc jakieś tam konsultacje. Zresztą w ogóle jestem z producentem w stałym kontakcie telefonicznym, tam od czasu do czasu rozmawiamy. Opowiadamy sobie o pewnych marzeniach, na przykład obsadowych. Ja się swoim podzieliłem. To podziel się z nami też. Nie wiem, czy mi wypada teraz, bo przecież ta obsada jednym, może być zupełnie z nim się inna. Na pewno, wiesz, całą pulą marzeń podzieliłeś, a z nami chociaż jednym. No nie, tutaj sobie zachowam ten. Zachowam ale Grzegorz teraz, Damiński, kiedyś już mi to Grzegorz powiedziałeś. Damiński, no dobrze, to jak powiedziałem, to Grzegorz Damiński oczywiście. W jednej z głównych ról to byłoby moje marzenie. Zastanawiałam się dzisiaj, Wojtek, czy kupujesz jakiś pakiet na siłownię i zaczynasz pakować, bo wiesz, w jakiej roli cię widziałam, bo już w Żmijowisku wystąpiłeś jako szpałan przy ognisku z kiełbaskami, a tutaj pomyślałam, że jako jeden z członków bandy Ułana, słuchaj, albo gdzieś tam w tej karczmie. Ale oni są wszyscy młodsi ode mnie. Oj, daj spokój. Ja myślę, że już prawie, że o połowę, więc nie do końca. Ale widziałeś się gdzieś w drugim, trzecim planie? Czy to już będzie reguła, masz może taki zapis w kontrakcie? Nie mam takiego zapisu, ale może będę się starał, wiesz, żeby gdzieś tam, nie wiem, może gość w knajpie, który zamawia piwo, to jest taka wymarzona rola dla mnie. A jeżeli chodzi o tę wiadomość, kiedy już jest wszystko postanowione, mówicie tak producentowi, kiedy są emocje? Jest taki rodzaj ekscytacji, jak był przy Żmijowisku, czy kompletnie inna? Wiesz co, świat filmowy, mówiąc absolutnie szczerze, jest bardzo brutalny. I tak naprawdę ja już się nauczyłem po kilku nieudanych projektach, że ekscytować się może dopiero wtedy, kiedy ten projekt jest gotowy. Bo wtedy wiesz, że on na pewno powstanie. Jeden projekt filmu na podstawie mojej książki upadł w momencie, kiedy producent dostał dotację z PISF-u. Znaczy mieli obiecane pieniądze, tak, i wtedy stwierdzili, że nie, jednak nie robimy. I do tego mieli obiecane w takiej kwocie, jaką chcieli. Pamiętam, znajomy mi opowiadał o innym filmie, gdzie zdjęcia zostały przerwane na drugi dzień po rozpoczęciu produkcji. Więc już wiem, że naprawdę nie ma sensu się ekscytować, dopóki rzecz nie powstanie, bo wtedy możemy mieć jakąś nadzieję, że faktycznie to się wydarzy. A gdybyś miał porównać poziom trudności realizacji serialu, który składa się jednak z kilku odcinków, a mamy film fabularny, który myślę, że no maksymalnie 2 godziny, 2,5 to już jest maksimum. Poziom trudności według pisarza, co będzie trudniejsze do realizacji? Wiesz co, w przypadku Żmijowiska, gdzie tam celowaliśmy, już nie pamiętam, w 8 odcinków około, tak to się cały czas zastanawialiśmy, czy tego materiału jest dosyć, żeby te 8 godzin zapełnić, tak? I co trzeba dopisywać, co tam robić i tak dalej. Tutaj na pewno trzeba będzie ciąć. I nie wiem, czy to cięcie nie będzie trudniejsze niż dopisywanie. Zastanawiam się, jak wyglądała twoja reakcja na nazwisko Bartka Konopki, bo ja sobie pomyślałam od razu, że jesteś w bezpiecznych, dobrych rękach. Z jednej strony człowiek, który został nominowany do Oscara za Królika po berlińsku, no ale też niedawny sukces Netflixa, czyli W głębi lasu. Jak reakcja? Ja byłem zachwycony, tak, bo to jest takie nazwisko, wiesz, reżysera bardzo już znanego, bardzo, bardzo gorące nazwisko, nośne nazwisko. Faktycznie, wiesz, poczułem się, że tak to trafiło, wiesz, w dobre ręce człowieka, który jeśli jest zainteresowany tym projektem, a najwyraźniej jest zainteresowany tym projektem, jeśli zdecydował się to robić, który ma pomysł, co zrobić, jak zrobić i może z tego zrobić po prostu coś, czego nawet ja sobie nie jestem jeszcze w stanie wyobrazić i to naprawdę może wyjść coś superowego. To niech rzeczywistość przerasta naszą wyobraźnię. Bardzo dziękuję, Wojtek Dzięki Mielasz. Wielkie.